Pokój Tobie. Powracamy po długo oczekiwanej przerwie, aby rozważać Słowo. Przed nami już przedostatnia niedziela roku liturgicznego. Kiedy oglądamy telewizję, widzimy piękne kobiety. Kiedy chwytamy różne gazety, tam też piękne, cudowne kobiety. I każdy, myślę, chciałby taką piękną kobietą mieć, takimi pięknymi kobietami się otaczać. Piękno kobiety na czym polega? Pierwsze czytanie przychodzi nam z pomocą. Usłyszymy tam poemat o dzielnej niewieście. To ta, która przede wszystkim jest bogobojna. Bogobojność to nie strach, nie lęk przed Panem Bogiem, ale to życie w Jego obecności. Robię wszystko, aby nie zgrzeszyć, bo nie chcę zaprzeczyć Jego miłości. Chcę żyć z Nim w bliskości. Taka kobieta naprawdę jest piękna. Myślę, że taką kobietę trzeba mieć za żonę i modlić się, żeby żony stawały się coraz bardziej pięknymi, czyli kobietami bogobojnymi. Dzielna kobieta to ta, która potrafi zaradzić potrzebom domu, która ma pracowite dłonie, które zarobione pieniądze potrafi jeszcze przeznaczyć na potrzeby ubogich, która jest ozdobą w domu, kiedy mąż i dzieci mogą patrzeć. Ale to pierwsze czytanie dotyczy nie tylko owych kobiet, ale możemy iść w kluczu, że każdy z nas ma podejmować zwykłe, codzienne obowiązki. Jak mówiła święta Urszula Duchowska, z gorącą nadzwyczajnością. Pierwsze czytanie stanowi pomost do dzisiejszej Ewangelii. Tam usłyszymy o przypowieść o Panu, który wyjechał w dalekie strony i daje talenty. Jednemu dał 1 talent, drugiemu dał 2 talenty, a trzeciemu dał 5 talentów. W Ewangelii jest troszeczkę odwrotnie. Jednemu dał 3, drugiemu dał 2, trzeciemu dał 1. Talent to jednostka wagi, to mniej więcej od 30 do 40 kg złota lub srebra. W przeliczeniu będzie to mniej więcej tyle pieniędzy, co na 20, 60 albo 150 lat. Ale to nie tylko pieniądze. To przede wszystkim w Ewangelii Świętego Mateusza to, co daje ten świat. To, co Pan Bóg mi daje, czyli wszystkie moje zdolności. Życie w sakramencie małżeństwa, w sakramencie kapłaństwa, czas, żywa relacja z moim Bogiem, czytanie Słowa Bożego, odpowiadanie na Jego natchnienia. Każdego z nas Pan Bóg wyposażył. Każdemu z nas dał inną wrażliwość. I dzisiejsza niedziela, dzisiejsze czytania zapraszają mnie do tego, aby zobaczyć, czy współpracuję z Bożą łaską. Nie na jakiś tam czas, od czasu do czasu, nie tylko na Eucharystii, ale nieustannie. Dobrze dzisiaj zrobić sobie takie podsumowanie i zobaczyć, jak wyglądałoby moje życie, mój szary, zwykły dzień, gdy miałbym przeżyć ten dzień jako dzień ostatni. Myślę, że każdy z nas inaczej podszedłby do swoich obowiązków. Z pieczołowitą starannością wykonalibyśmy wszystko. Od mojej codzienności zależy wieczność. Od moich codziennych, wykonywanych obowiązków. Ten trzeci sługa boi się. Boi się Pana, boi się tych talentów, które otrzymał, pomnożyć. Myślę, że warto się dzisiaj zastanowić, jaki obraz Boga w sobie noszę. Jaki ten mój Bóg jest. I pewnie będziemy wzorować obraz Boga na obrazie naszego Ojca Rodzonego, który nas wychował. Który był czuły, kochany, albo może zbyt surowy, zwłaszcza wtedy, kiedy nie zachowywaliśmy się odpowiednio? Jaki obraz Boga w sobie noszę? Czy kiedy zgrzeszę, kiedy gdzieś zapomnę się na chwilę, odchodzę w jakiś inny świat bez Boga, czy potrafię do Niego przyjść, czy lękam się? Bóg daje mi dzisiejszą Ewangelię, przypowieść o tym człowieku, który lęka się, abym zobaczył, czy i ja nie lękam się mojego Boga. To znaczy, czy i ja nie chcę do Niego powrócić, bo mam swój obraz. W miłości nie ma lęku. Dlatego Bóg zaprasza mnie do relacji. W Ewangelii czytamy w innym fragmencie: już was nie nazywam swoimi sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazywałem was przyjaciółmi. Tylko w miłosnej uwadze, jak mówi święty Jan od Krzyża, mogę czuć się bezpiecznie. Tylko w miłości potrafię dawać siebie i innym. Papież Franciszek dzisiejszą niedzielę nazywa niedzielą pomocy ubogim. I wtedy potrafię dostrzec tych, którzy żyją obok mnie. Co jakiś czas media zaskakują nas o wydarzeniu typu kobieta urodziła w tramwaju na ulicy, tramwajarz, policjant odebrał poród. Należało się spodziewać, że kobieta urodzi, ale nagle to się stało, niespodziewanie. I tak jak nieraz poród przychodzi w nieodpowiednim czasie, tak przyjdzie taki moment, kiedy odejdę z tego świata. To może być już dzisiaj albo jutro. Czy jestem przygotowany, kiedy Pan zawoła mnie po imieniu? Jeśli wiernie, codziennie wypełniam swoje obowiązki, jeśli jestem osobą bogobojną, wtedy Pan powie i mi: Stanisławie, wejdź do moich radości. Byłeś wierny w małych rzeczach, nad wieloma Cię postawię. Czy jestem przygotowany? Oddajmy dzisiaj Bogu swoją biedę i to, co przed nami. Do zobaczenia.